Cześć, jestem Rexis. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z loadoutów. Serii, na którą sobie, no coś powiem, czekaliście. Bynajmniej mnie dużo osób pytało na Orange'u, bądź też na JLo, na których często gram. Więc też, jeżeli ktoś z Was mnie pyta, bo o to też mnie pytacie, najczęściej gram na tych dwóch serwerach, więc jeżeli chcecie mnie ja po prostu spotkać zwyczajnie, zapraszam na te dwa serwery. IPs w opisie. I przygotowałem dzisiaj dla Was, tak jak w poprzednim odcinku, 6 loadoutów od widzów. Jest jeszcze trochę loadoutów do Snipera, których jeszcze tutaj nie wziąłem do tego odcinka. Więc, jeżeli chcecie, aby wasz też loadout się znalazł, właśnie w kolejnym filmie, piszcie mi swoje loadouty po prostu w opisie. I jeszcze taka jedna prośba, odnośnie tego, jakbyście mogli piszcie mi wszelkie nazwy, czapek, efektów itd. tak dalej w języku polskim, ponieważ, jak dobrze wiecie, tłumaczenie TF w niektórych aspektach jest po prostu dziwne, więc czasami zwyczajnie po prostu lepiej jest mieć to nazewnictwo polskie. Z góry wam dziękuję i życzę wam powodzenia, by wasz loadout też się znalazł w kolejnym odcinku. Więc dajcie znać, czy też chcecie właśnie drugą część do Snipera, czy po prostu lecimy już od razu do Medyka. Więc myślę, że już mamy, powiem, dość szerokiej maści ogłoszeń, informacji i nowinek na początku filmu za sobą. Zacznijmy od pierwszego loadoutu, To jest od, od użytkownika Optical Illusion. I no, co mogę powiedzieć, jest to loadoucik, nawet powiedziałbym spoko, ale zaraz, najpierw, zanim, powiem, przejdziemy do owej ocenki, zacznijmy od wymienienia, jakie to są te czapki. Otóż to jest to bandana pięściarza, yy, wariant bez wzorów, Mokra robota i pustynne palto. Oczywiście wszystkie czarpeczki są tutaj pomawane na fiolet zac zacnego kapelusznika, ale ciężka nazwa. Ale co mogę tutaj powiedzieć na pierwszy rzut oka? jest bardzo fajny. Bardzo fajnie się fajnie komponuje właśnie owa bandana z tym kapelusi kapelusikiem. Jednakże, jak mam być szczery, nie pasuje moim zdaniem tutaj to pustynne palto. Bardziej by tutaj pasowała powiedziałbym już wiatrówka do snipera moim zdaniem oczywiście. Bądź też jakakolwiek inna kurtka, która ma powiedziałbym niepodwinięte rękawy. Bądź też te rękawy też są, powiedziałbym, możliwe do pomalowania. Ale jednakże sam lodałcik jest moim zdaniem spoko. I jeżeli chodzi o ocenę daję tutaj ocenkę 7-10. Kolejny lodałt jest od Gustawa Konika. Jest to, powiedziałbym, set o tyle ciekawy, co też śmieszny. Jednakże, jak mam być, nie jest to set jakoś urodziwy specjalnie. Jeżeli chodzi o czapki, które są w tym seciku, jest to gorąca głowa, styl opływowy. Troszarscy kamuflaż i tunika z Tołumba, nie wiem czy dobrze to wymawiam, w stylu rycerz. Jeżeli chodzi o ten set, na pierwszy rzut oka jest to taki powiedziałbym wietnamski żołnierz, niby, wiecie o co mi chodzi. Ale jednakże no sam sedzik Moizerem jest troszeczkę średni, ponieważ nie jest po pierwsze pomalowany, a po drugie Moizerem ta właśnie owa tunika, nie wiem czy to się nazywa tunika, chyba to jest tunika, yy, moim zdaniem zwyczajnie nie pasuje. Yy, no i co tutaj mogę powiedzieć, no ja bym sobie się zmienił to, jak już pomadował, co nieco niektóre czapki. Jednakże ja sam set nie jest aż tak tragiczny, ale daje tutaj ocenę 5 na 10. Kolejny setik jest od Szymona Leśnika. Jest to, powiedziałbym, moim zdaniem, już ładniejszy z tych od tych pozostałych dwóch setów snajperek. I tutaj, tutaj powiedziałbym, no mamy, mamy tutaj wściekłego w odcieniu. No, charakterystycznym braku odcienia w sumie. Gorącą głowę też również styl opływowy, w barwie nadzwyczajna obfitość zabarwienia. Oraz do tego jeszcze jest korzuch, wyborowy, również w charakterystycznym braku odcienia. I co nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi na pierwszy rzut oka? Na pierwszy rzut oka, moim zdaniem, secik jest bardzo, ale to bardzo przyjemny dla oka. Co tutaj mogę tutaj powiedzieć? To jest taki, powiedziałbym, typowy właśnie najemnik w sumie z The Star Wars, przynajmniej moje takie pierwsze skojarzenie. Nie wiem, czy Wam też takie przyszło do głowy. Jednakże ja po prostu, no, co mogę powiedzieć? No, secik sam sobie jest, moim zdaniem, ładny, zrobiony ze smakiem. I w sumie dałbym tutaj ocenkę po prostu 8 na 10 ponieważ nie jest, moim zdaniem, ten najładniejszy secik, jaki do snajpera dałoby się zrobić. Wynajmniej powiedziałbym, zmieniłbym ten owy właśnie gorącą głowę. Zmieniłbym to. Nie wiem, czy na co zbytnio. To by było, powiedziałbym, ciężkie. Jednakże, jak to już mówię, secik nie jest zły. Secik jest fajny. Jak to już mówiłem, ocenka 8 na 10 No i kolejny sniper jest od użytkownika BRTK. Jest to, powiedziałbym, taki moim zdaniem typowy casualowy sniper. Nie wiem, czy wasze zadanie jest takie, takie samo jak moje. Ale no cóż, przejdźmy znowu do czapeczek. Jest tutaj dokładnie ustał w stylu wynajęty najemnik. Padawana na oczywiście charakterystyczny brak odcienia, Pożuch wyborowy, podawany również na charakterystyczny brak odcienia, i spodnie strzelca bez żadnej barwy. No i co mogę tutaj powiedzieć? Jest to, jak już powiedziałem, moim zdaniem casual sniper, niczym się zbytnio nie wyróżnia. po pierwsze spodnie i ta owa kurtka, co spoko, jednakże moim zdaniem nie pasują, jak najpierw nie ma jakiejś czapki. Moim zdaniem, by się tutaj czapkę do tego statu byłaby po prostu lepsze. Jednakże osobiście twierdzę, że ta kurtka, moim zdaniem, mogłaby być inna. Bo moim nie pasuje zbytnio do tej maseczki na twarzy, maseczka na no, tak jak teraz na pandemię, maski, maski jak mam mieć też trochę szczery. Więc na pewno moim zdaniem jest to jest, no powiedziałbym, stricte przeciętny i dałbym tutaj ocenkę 5 na 10. I kolejny jest nawet, powiedziałbym, strasznie podobny do tego pierwszego. dokładnie ja w zasadzie, no, jedyna jaka jest różnica w tym seciku, to jest to fajka teleskopowa. No i co mogę powiedzieć, secik jest moim zdaniem gorszy niż tamten, poprzedni. Bo nie jest w ogóle pomalowany. To jest co dałbym tej ocenkę 4 na 10 Co mogę tutaj wyznaczenie powiedzieć? No, chyba czapak nie muszę znowu wymawiać. Oprócz tej właśnie owej fajki teleskopowej. I tutaj bym po pierwsze zmienił całą koncepcję seta. Ponieważ ten set, moim zdaniem, jest jakbym Jakby mogę to ładnie ująć. Ze zlepku po prostu czapek, które śmiało w EQ. Moim zdaniem, oczywiście. No i ostatni setek przygotowany na dzisiaj przeze mnie. Jest to set od Quasity, Ponownie tak jak wcześniej był jego setik. Jest to oczywiście. Bandana pięściarza, wiatrówka i zimnokwisty zabójca. Więc co mogę powiedzieć w tym setiku? Jest to set, który jest dosyć mocno popularny. Chyba minimum raz każdy taki set kiedyś widział na jakimś serwerze. Yy, nawet bym powiedział, że ten owy cały set nie musi być moim zdaniem pomalowany. Chociaż bandana fajnie bym pomalował. Więc co tutaj zbyt nie mogę powiedzieć, No jest to ładny set. Miałbym tutaj ósemeczkę, bądź, bądź też nawet dziewiątkę. Teraz się ku dziewiątce. No i co jak powiedzieć, no tutaj bym akurat nic nie zmieniał, jeżeli chodzi tutaj o czapeczki. Co nie zajmie, jest to po prostu ładny secik. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku, tym krótkim odcinku. Przypominam, że jeżeli chcecie właśnie drugą część, piszcie po pierwsze swoje lolouty e, do Snipera w opisie. No i po drugie, no też dajcie po prostu znać, że no, chcecie taki owy film. To też po prostu lecimy od razu z medykami. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo w przyszłych materiałach, do zobaczenia, cześć!